Dobry wieczór, ciekawcy inaczej. Na samym początku chciałem wam serdecznie podziękować, ponieważ ostatnio przebiliśmy próg 10 tysięcy subskrybentów. Jak wspominałem w poście, na kolejny próg 15 tysięcy przygotuję coś specjalnego, o czym będę powiadamiał w międzyczasie, a nawet przeprowadzę ankietę, w której będziecie mogli wziąć udział. Jeszcze raz dziękuję za ciepłe słowa, konstruktywną krytykę i łapki w górę. Nie przeciągając już, zapraszam. Dziś omówię wam jedną z najdziwniejszych, a zarazem dość liniowych spraw kryminalnych, na jakie natrafiłem w sieci. Nasza historia zaczyna się w roku 1999, w wiosce Winkluster w Holandii. Spokojna społeczność, gdzie praktycznie nie dochodziło do poważniejszych incydentów. Wszyscy byli dla siebie mili i nikt nie szukał z nikim zwad. Lecz 1 maja wszystko się zmieniło, a tragiczna śmierć sprawiła, że mała wioska trafiła na pierwsze strony gazet w całym kraju. 1 maja 1999 16-letnia uczennica Marianne Watstra została uznana za zaginioną. Ostatni raz widziano ją, gdy jechała na rowerze od strony sąsiedniej wioski Kolum. Dziewczyna wracała od znajomej do domu. Odległość od tych dwóch miejscowości nie jest zbyt długa, lekko ponad 20 minut jazdy rowerem. Problem był w tym, że 16-latka nigdy nie dotarła do celu. Następnego ranka odnaleziono ciało Marianne pozostawione na polu, w pobliżu Winkluster. Policja ustaliła, że ktoś brutalnie udusił dziewczynę, po czym poderżnął jej gardło. Istniały również dowody potwierdzające, że przed śmiercią oprawca bił Marianne, a wręcz katował, po czym zgwałcił. Śledczy znaleźli ślady krwi i nasienia na miejscu zbrodni, jak również na ciele Marianne. Zeznania miejscowych, jak również samo miejsce zbrodni nie dało policji zbyt wiele poszlak. Wiedzieli, że materiał DNA pozostawiony na ciele 16-latki był ich jedynym tropem i że to ten właśnie dowód będzie niezbędny do schwytania mordercy. Ponadto śledczy znaleźli zdobioną zapalniczkę Playboya w plecaku Marianne, na której również widniał materiał DNA pasujący do tego z ciała dziewczyny. Początkowo policja bardzo lekceważąco podeszła do sprawy morderstwa nastolatki, twierdząc, że z materiałami DNA z łatwością znajdą mordercę odpowiedzialnego za te zbrodnie. Jednak po pierwszych aresztowaniach przypadkowych mężczyzn policja stwierdziła, że będą mieli problem, i to ogromny. Jeszcze wtedy nie mieli pojęcia, jaka czeka ich trudna i długa droga. Gdy rozeszła się wieść o brutalnym i nieludzkim charakterze śmierci Marianne, opinia publiczna stała się bezlitosna dla policji i organów władzy. Prasa i społeczność desperacko pragnęły rozwikłania tej zagadki i oczywiście schwytania mordercy. W odpowiedzi na nieustanne naciski ze strony opinii publicznej, śledczy w pośpiechu i swojej niekompetencji błędnie powiązali śmierć dziewczyny z ośrodkiem dla osób ubiegających się o azyl, mówiąc krótko, z obozem dla imigrantów. Podejrzenia padły na tamtą stronę, ponieważ w owym obozie było mnóstwo imigrantów z kartoteką kryminalną, którą przewieźli za sobą ze swoich ojczystych stron, jak również dlatego, że owy ośrodek był blisko miejsca odnalezienia zwłok 16-latki. Presja narastała, a wściekli mieszkańcy zaczęli wychodzić na ulicę, manifestując i wzburzając innych. Dochodziło nawet do aktów przemocy na imigrantach i niewielkich potyczkach z policją. Śledczy, mając związane ręce, aresztowali dwójkę podejrzanych, lecz tamtego samego dnia zostali oczyszczeni z zarzutów, ponieważ ich DNA nie pasowało do próbek pobranych z ciała Marianne. Wszelkie inne tropy prowadziły policję donikąd. Stwierdzono, że trzeba zacząć wszystko od nowa i skupić się na próbce DNA, jedynym dowodzie, jakim dysponowali śledczy. Postawiono wszystko na jedną kartę i policja wyruszyła na wsie i miasta, prosząc o dobrowolne oddanie swojego DNA do porównania. Śledczy twierdzili, że mordercą musi być miejscowy, ponieważ pozostawił ciało w mało zaludnionym miejscu. Ponadto uważano, że musiał to być miejscowy ze względu na zapalniczkę, którą wedle policji można było nabyć tylko w tamtejszym regionie. Niestety, mimo starań policji, nie udało się ująć sprawcy morderstwa. Nie mając żadnych innych tropów, policja zamknęła sprawę, pozostawiając mordercę 16-letniej Marianne na wolności. Śmierć nastolatki wkrótce potem stała się najsłynniejszym nierozwiązanym morderstwem w Holandii.
W 2012 roku sprawa została wznowiona, aby po raz ostatni spróbować złapać mordercę nastolatki. Po raz kolejny policja zaczęła prosić wszystkich mężczyzn mieszkających w promieniu 5 km od miejsca zbrodni o dobrowolne oddanie próbek DNA. Co dziwne, policja po prostu grzecznie prosiła o oddanie próbek w nadziei, że wszyscy się podporządkują. Pytanie brzmi, dlaczego zabójca miałby zgodzić się na dobrowolne oddanie swojego DNA do testów, skoro przez 14 lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości? Cóż, może dlatego, że gdyby nie oddał dobrowolnie próbki, policja mogłaby nabrać podejrzeń. Testom poddano ponad 6,5 tysiąca mężczyzn z 12 różnych wiosek. Co szokujące, to fakt, że jedna z próbek okazała się w 100% pasować do tej pobranej w 1999. Mężczyzna został zidentyfikowany jako Jasper S. Został aresztowany na swojej farmie Outwood, zaledwie 2,5 km od miejsca znalezienia ciała dziewczyny. Żonaty, ojciec dwójki dzieci, miał w chwili aresztowania 45 lat. Co oznaczało, że gdy dopuścił się morderstwa Marianne, miał lat 31. Co ciekawe, mężczyzna nie był karany, a policyjne kartoteki nie miały o nim żadnej wzmianki. Jasper dobrowolnie oddał próbkę DNA w ramach policyjnej kontroli. Ale co mógł sobie myśleć, oddając ją? Przecież było pewne, że jeśli to zrobi, to wystawi się policji jak na tacy. Być może myślał, że jakimś cudem nie zostanie złapany. Że policja, mając tyle próbek DNA, finalnie nie powiąże go z morderstwem. Mimo to, co mógł sobie myśleć, to po 14 latach po śmierci Marianne, Jasper S. w końcu przyznał się do morderstwa. Wyznał policji, że zmusił 16-latkę do pójścia za nim na pole, grożąc jej scyzorykiem. Jak się okazało, to ten sam scyzoryk, którym Jasper poderżnął gardło dziewczynie. 45-latek nie miał pojęcia, dlaczego zamordował nastolatkę i bardzo często zasłaniał się niepamięcią. Mimo to uznano go za winnego i skazano na 18 lat więzienia.